Tu był postawiony w ogóle stał płot i była postawiona brama zrobiona przez mieszkańców, prawda? I to wszystko zostało werbane, usunięte. Zwróciliśmy się wtedy do Urzędu Miasta, prawda? Żeśmy zaczęli interweniować. To budowało, to zostało... To wszystko zostało zniszczone. Przepraszam, a kto to zniszczył? Więc netto uzyskało zgodę Urzędu Miasta. My żeśmy poszli do tego, byłem u pani Fijałkowskiej, byłem w Urzędzie Miasta, jeszcze z jakimś panem rozmawiałem. Wytłumaczono mi, że ogrodzenie tu nie może powstać, dlatego że po prostu musi być widok na zabytkowy budynek. I po prostu nie tego. I to wszystko zostało w ten sposób podłożone. I zaczęły się problemy, po prostu. Już nie mówiąc o hałasach, które ludzie mają, prawda, bo to ciągle ruch, prawda. To mamy problem, prawda, z pijakami, którzy tutaj wykorzystują teren do robienia libacji, prawda, i tak dalej. Ekran nie wpłynie na jeszcze większą tutaj... Nie wpłynie. Na większe przyzwolenie? Nie wpłynie, na pewno nie wpłynie, bo będzie po prostu jakaś, po prostu wtedy kontrola, będzie utrudnienie kontroli. Wszyscy przecież mamy, tutaj pan, który tutaj mieszka, tutaj ma dziecko, po prostu zainterweniował parę razy i ograniczyło. Prosiliśmy policję, która przychodziła i po prostu, która tu zaczęła sprawdzać ten teren i po prostu gonić po prostu pijak. Także to nie jest sprawa tego typu, że nic nie robiło, że na swój sposób to... Ale ogrodzenie tutaj właśnie da taką możliwość... A jakie to ogrodzenie było? Wyłączenie. To było kiedyś, to był tylko płot, bo to by nic nie było. Bo to nic nie było, bo to było dzielne tego budynku. Nie, bo to były, przecież to były budynki, no przecież my to znamy. Ale to był budynek jeden, prawda? No i teraz moje pytanie. No. Postawienie takiego ażurowego muru, co to wam da? Ażurowego nie da nic, po prostu gdyby dało ten pełny, to byłby co innego. To jest... Ja to pamiętam. Pewnie, no mów. Dzień dobry Państwu. Ja też jestem mieszkańcem, który zajmuje lokal od 30 paru lat. Znacie sytuację, ja też znam to, bo ja tutaj uczestniczę w tym mieszkaniu, tego wszystkiego, ale już pomijając te lata, które minęły, wróćmy do 10 lat wstecz. Był wykonany remont tego budynku. Panie burmistrzu, totalna lipa. Pisałem, tylko nie jedno, nie drugie do poprzedniego pana... który, proszę pana, w ogóle negował wszystkie moje pisma, czy sąsiadów, którzy nam próbowali rozwiązać ten problem. Na ten temat to można sobie, wie pan, usiąść przy stole i sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Podwórkowe rzeczy to można tak tylko w negliżu, nie? Wyjaśnić. O co się rozchodzi? To jest ekran. Ekran to jest bardzo poważna rzecz. Dotyczy się tych mieszkańców, którzy mieszkają po tej części. Ja akurat jestem do najgorszej sytuacji, bo akurat jestem w dołu tam najwyżej, nie? Tego całego układu. Kiedy powstał ten sklep? Tam zresztą sam pan wie, że wszystkie podjęte decyzje, które wy dokonujecie, nie są z nami konfrontowane, nie są przyjmowane. Na przykład przecież pół roku trwało to, żeby podjąć decyzję i zrobić ten ekran. A ekran to jest naprawdę prościzna, jaką nikt nie może wymyślić. Chłopek, zwykły człowiek, zrobiłby to w ciągu dwóch tygodni kosztem około 5000 zł. I teraz pan sobie wyobraź, no co się śmiejesz? No taka rzeczywistość, bo ty nie rozumiesz problemu. Ja rozumiem problem i chcę go rozwiązać. To jest naprawdę bardzo poważny problem, bo ja na przykład już straciłem tyle nerwów, tego wszystkiego, entuzjazmu do władz, że naprawdę już nie mogę. Zresztą pan, ten Pachniewski, pan był, panie zastępca burmistrza, rozmawialiśmy. Sam pan widzi, że jak ja się zachowuję. Ja jestem nerwowym człowiekiem. No ale z tego względu, że tutaj jest taka sytuacja, nie inna, nikt nam nie chce pomóc. Zrobiłem wywiad. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Poszedłem dwa dni temu do budynku. Dziewczyny mi zrobiły kalkulację, gdzie
ten zastosowanie materiałów byłoby troszeczkę droższe, bo by kosztowało, żeby to założyć, ten ekran, to około 10 tysięcy złotych. Tutaj przy zastosowaniu wstawienia tylko tego poziomowego obramowania z betonu i zatrudnienia tych słupków, tych profili, proszę pana, i blachą to przykręconą tą T18, to jest koszt, proszę pana, około 5 tysięcy złotych. Niech się temu nie pokwapił, nawet nie zastanowił się, czy w jaki to sposób można zrobić. No przecież... No, muszę panu przerwać, to myśmy tutaj przez Urząd Miasta opracowywali różne koncepcje. No w porządku, no dlaczego z nami nie rozmawialiście? No przecież my nie jesteśmy jakimiś śmieciami, których nas można odrzucić na bok i z nami nie rozmawiać. No przecież my też jesteśmy ludźmi, wprawdzie nie jesteśmy profesorami, ale też mamy... Ja na przykład jestem technikiem i znam się na tym wszystkim, mogę to wszystko, tak jak mówię, nie? Ten poszedłem specjalnie z mojej właśnie wiedzy i fachowości. Zobaczcie, dlaczego przez pół roku nie można podjąć normalnej, prostej decyzji, kiedy to można zrobić w ciągu 2 tygodni. Naprawdę, panie burmistrzu, to jest żenująca rzecz. Naprawdę to jest ten... naprawdę to jest chore, jak to się mówi, nie? Jak to młodzi mówią dzisiaj. Poszedłem tylko, zrobiły mi dziewczyny, to znaczy tu jest zawarty, bo ja tak się oparłem na temat, że te materiały pozyskał Urząd Miasta, nie? Tu są ceny netto, minus rabat, nie? Jakiś tam, który otrzyma ławę firma, która to zakupi na ten cel. To jest 40 metrów. Raptem 40 metrów zwykłego ekranu zrobić. Czy to musi całe miasto być zaangażowane do tego, żeby wykonać... Nie jest zaangażowane, spokojnie. Ja wiem o tym, że nie jest. No bo u nas na przykład w części naszego budynku, też są ludzie niezaangażowani, bo po tamtej stronie na przykład budynku nie uważają, że to nie jest ich temat, nie? Panie Dłubak, przepraszam bardzo. Panie Dłubak, w tej części budynku w tej chwili to jestem ja, jest i pan Marek, prawda? To jest tamta część budynku, która jest zainteresowana. Więc przestań pan krzanić, dzielić część budynku na złą i gorszą. A ja dzisiaj słyszałem pana rozmowę między pana a ten wiem, posiadem. Są osoby, które nie są zainteresowane, ale nie generalizować. No. Ale generalnie to my jesteśmy tutaj tym. Ale ja jestem również zainteresowany. Zainteresowane są tu osoby, których nie ma, mają dwójkę dzieci. Jest osoba zainteresowana, ale osoba, panie Andrzeju, przed chwileczką powiedziałem, że cała ta właśnie nafta piątka... Jesteśmy zainteresowani, przepraszam, panie burmistrzu, bo są osoby starsze, które by chciały wyjść spokojnie na ławkę i usiąść i posiedzieć tutaj. Ale zostawmy na razie ławkę. Przepraszam, skończę, mówię o obcego. Chciałyby normalnie, spokojnie. Wie pan, było w ten sposób robione, że żeśmy sobie po prostu, kiedy był ten stary płot i to wszystko, bo robiliśmy sobie na podwórku sąsiedzkiego gry. Tych szans nie ma. Wie pan, nie znaczy, zależy do przyjemności panowie, prezentacja to odrzućmy, bo to są to, którą to są trzeba po prostu, no człowiek musi uwierzyć. Mówię, to są starsze osoby, i to jest. Nie ma co się dzieje, po prostu. I ty zresztą pani Zosia nie widziała. Ja się sobie ten. Ja nie jestem ten. Już nie będę się określał. Panie, to było. Wystarczy 1,80 m. Wystarczy od tego poziomu. A przykład, przecież na pewno ten. Słuchajcie, nie szukajcie tak wycieczki, bo rozchodzi się o nasze rzeczy. Ale wszystko cały czas ukaże i słucha. Panie burmistrzu, to przy tym, zainstalowaniu tych blach, przecież był pan w Tesco. Z boku stoi taki budynek, który właśnie jest tymi blachami prostymi, bo to mój akurat mój znajomy, który właśnie mi podpowiedział, dlaczego mówi, ty to robisz, jak oni robią taką aferę, skoro można w ten sposób, jak Tesco nam zrobić. Nie, się połamiemy. Właśnie przyjedzie na parking. A zobaczcie, przerwę ci teraz, bo mówisz Tesco, nie budowało Tesco mieszkania, nie robił tego miasto, tylko to zrobiła firma, która budowała... Tak jak tutaj budowali netto, tak tam budowali, firma budowała Tesco. I oni zrobili od razu ekran.
a nie Urząd Miasta. I to jest taka różnica. To jest taka rzecz, że kiedy budowano ten budynek, my nie mieliśmy żadnych, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że tutaj coś powstanie jakieś takie wielkie. No tak, ale my też, ja też nie wiedziałem. I kiedy rozwalili, jak ty powiedziałeś, ten ażurowy płot rozwalili, nie wiem, jak on się tam zwiecie, ażurowy, czy jakiś betonowy był, w każdym razie. To przecież ktoś to zaniechał, Urząd Miasta, czy oni sobie wytwanili się, że zlikwidowali w ciągu paru godzin. No przecież ja tutaj mieszkam i byłem przy tym. Ale tak dużo warte chyba nie było. Tak to nie istotne, czy warte, ale rozmawiamy się o to, że my mieliśmy je osłonę. Widziałeś to ogrodzenie? Temat pojawił się z początkiem pierwszej kadencji. Inicjatywa radnych. Tutaj w momencie go poproszę. Tak to wyglądało. Muszę pan wejść w słowo. Nie, no, ja jeszcze nic nie powiedziałem, a pan już nie chce powiedzieć. Bo pan mówi, że rok temu się ten temat. Nie, ja mam pisma, proszę pana, kiedy pisałem do starego burmistrza, kiedy pisałem i żadnych odpowiedzi. Od pana przekwasa otrzymywałem tylko i mam to na piśmie, że tutaj nigdy nie będzie żadnego płotu, bo pan burmistrz sobie tutaj nie życzy, bo to wszystko mają tutaj odpowiadać za to, co pan mówił, pan przekwas. Ale ja mam to na piśmie, no. No dobrze, no przecież ja tego nie neguję, no jeżeli pan ma to na piśmie. No mam to, dobrze. Wszystko ma. Ja chcę tylko powiedzieć taką rzecz, że z początkiem tej kadencji grupa radnych tutaj z inicjatywy wystąpiła do burmistrza z takim poleceniem w zasadzie wykonania właśnie czego. Bo to jest istotny problem, co to miało być wykonane. Bo dzisiaj pan mówi ekran. Ekran, zawsze było ekran. No dobrze, ale co to znaczy ten ekran? Ekran to jest taka rzecz. Proszę pana, czy to ma być? Proszę pana. To, co chcemy zrobić, musi mieć jakieś zastosowanie, musi pełnić jakąś funkcję. Więc. No to ja już panu wyjaśnię. Ekran to na tym ma polegać, że tu będzie wykonana plata okryta na przykład pojedynczo czy tam czymś. Że jak jakie na on ma mieć zastosowanie? Niech panu tłumaczy. Jeżeli pan będzie coś stał, to będzie pan rozmawiał, to po drugiej stronie pan nie ma nikt słuchać. A ja, proszę pana, i wszyscy moi lokatorzy, do dnia dzisiejszego od godziny 2-3 w nocy do godziny 10 mamy cały czas mamy hałas. Przecież tu jest wysp. Z 4 stron samochody jeżdżą. Mało tego, że tu jest ta strona, strefa jest, więc jest pytanie, magazynów. Pytanie jest takie, jeżeli tutaj postawimy ekran, jak pan twierdzi, dźwiękochłonny, tak? Nie musi być. Moim zdaniem, no to jaki? Blacha też jest dźwiękochłonna, proszę pana. No chyba pan żartuje. No proszę pana, ale niech pan idzie do. Jeśli pan. Panu wiem, był pan kiedyś w Tesco. Ale widział pan gdzieś ekrany dźwiękochłonne przy drogach z blachy? Ale ja nie mówię o typowych. Tylko rozchodzi się o to, żeby ten dźwięk, który przenika tutaj, żeby on był zahamowany małym kosztem. I już będzie temat zamknięty. No więc proszę państwa, tu jest zasadnicze pytanie takie, co to ma być tak naprawdę? Czy to ma być ogrodzenie, które spełni funkcję oddzielenia wzrokowego? Tak jak tutaj pan powiedział, żeby ktoś mógł sobie tutaj gryla napalić i zjeść spokojnie. Wie pan co, to jest bzdurny taki... Moment. Chore to jest. Panie, przepraszam panie Dłubacz, ja nie mówię o panu, że pan jest chory. Ale ma pan dobry pomysł. Ja bym ale wie pan, chodzi mi o to. Rzeczywiście chodzi o oddzielenie dźwięku, prawda, i tak dalej. Bo również ja nie mówię przeciwko panu Dłubakowi, że nie chcę, żeby mu wyciszyć, bo ja wiem, jak ja mieszkam od ulicy, mam co rusz z wycie syren, prawda, i tak dalej. Ale z tego powodu bez sensu byłoby, żebym wołał ekran. Ekran z tej strony, jeżeli jest taka możliwość, prawda, aby oddzielić ludzi od tego. I mówię, i to też dla nas jest istotne i ważne, żeby po prostu my żeśmy mogli tutaj z tego wszystkiego korzystać i też bez tych hałasów. Andrzej, mam pytanie, czy takie zwykłe odgrodzenie od... Nie jakieś, bo mówienie teraz o dźwięku chłonnym. Nie, ja mówię, to jest bzdura, ja mówię, przepraszam bardzo, pan przytrzyma tą kartkę. Ja pokazałem, że to by tak tego typu zupełnie wystarczyło. Zwykłe, słuchajcie państwo, zwykłe blaszane, zwarte. Nie róbmy krematorium. Proszę państwa, ja nie mówię, chodzi mi, żeby... Problem właśnie z tym, że my nie wiedzieliśmy w urzędzie. Proszę pana, daj mi pan skończyć, bo tak to nic się nie dowiemy. No nie wiedzieliśmy w urzędzie od samego początku, co to tak ma naprawdę być. Bo moim zdaniem może być to albo oddzielenie wzrokowe, albo oddzielenie dźwiękowe. Są takie dwa rozwiązania. Może być i takie, oczywiście.
Nie. I teraz, broń Boże. Ponieważ nie było informacji od radnych, co to ma być za rozwiązanie, ja tutaj usiłuję znaleźć pismo, ale widzę, że chyba go nie wziąłem. To było pismo Klubu Radnych Inicjatywy, z którego wynikało, że ma być panel, ekran łamany na ogrodzenie. Tak to było ujęte. Przez dłuższy czas zastanawialiśmy się z panem burmistrzem na ustaleniach, co to tak naprawdę ma być. W końcu doszliśmy do wniosku, że to ma być oddzielenie wzrokowe, bo rzeczywiście tutaj podniesienie terenu jest. Powiedzmy, tam ktoś sobie chodzi i wiadomo, no nie można sobie tutaj pogrillować. No to... Dlatego zostały opracowane koncepcje na wykonanie. Ale Zbyszek, daj skończyć. Proszę bardzo, jest jedna koncepcja, druga koncepcja z gazonu. Ostatecznie została przyjęta taka koncepcja drewniana. Koncepcja, która została przyjęta, ona jest z paneli takich tarasowych, z drewna modrzewiowego, mało nasiąkliwego. No tak, ale proszę pana, z czego mamy to zrobić? Oczywiście. Jeżeli to ma być z drewna, to musimy mamy zrobić indiankę na warzywa? Przepraszam, wy to w ogóle filozofujecie. Dobrze, ale ja jeszcze nie skończyłem. Daj skończyć. Więc została przyjęta taka koncepcja, że to ma być oddzielenie wzrokowe przede wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli to ma być oddzielenie wzrokowe, to powinno mieć sensowną wysokość to całe ogrodzenie. Ale twoje okna nie zasłaniały. Proszę pana, były tutaj krzewy. Pani Fiałkowska napisała, że... Pan mi pokaże, gdzie te krzewy są. Tu jest zdjęcie. Momencie, kto... Ale, to jest, ale gdzie są te krzewy? Tu na tym zdjęciu, za tym płotem, który jest rozebrany, gdzie są te krzewy? To jest zdjęcie, przechodzi z którego roku to jest? Proszę to pana. Jest w momencie, kiedy tutaj... Panie burmistrzu, ja mam u siebie całą... My mówimy całą... o pokazaniu krzewy, już co pokazuje panie Ale to jest zasady zdjęcia, nie to zdjęcie. Ale ma pan zdjęcie z tego roku, które pięknie. Drewna i ile to już lata? My żeśmy przez te lata po prostu tutaj żeśmy posadzili krzewy. Zostały zniszczone. Niewizualnie, bo ja wizualnie na przykład na niektórych ludzi jak patrzę, to mnie normalnie szlak trafi. Pan mieszka, mam przejęcie. W tej chwili. Pan mieszka, mam przejęcie. Wyprowadziło ścianę taką nawet na Pan gdzie mieszka? Ja się boję jednej rzeczy. Do momentu, kiedy będą już wlewane, to jest okej. Niech tylko niepodlenie nie zanepuje, bo ktoś zapomniał. Nie no, mówię uczciwie. To one wyschną. No, ja mam tu je u siebie i ja wiem co. Ile to one potrzebują. Także mówię. Pewnie, że najlepiej, najładniej by wyglądało szpale pięknych tu. Jest jeszcze jedna sprawa. Ja po prostu wiedzieć, że sereną zielone wrzucają się na ale a po druga sprawa, gdzie pan mieszka? Ale to nie ma znaczenia. Nie, to ma to znaczenie, bo jeżeli pan nie mieszka na przeciwko na przykład Biedronki i to panu nie przeszkadza, to może pan nie zrozumie. A jeżeli pan mieszka daleko od sklepu Netto czy jakiegoś innego, to może pan wtedy po prostu musi pan zrozumieć najpierw ludzi, a potem mówić, że to pasuje czy nie pasuje. Bo wie pan, no wiem, że pan nie wypowiada się, bo po prostu w tym momencie to przestaje się być wygodne. Ale ja panu proponuję rozwiązanie, które panu zabezpieczy tutaj przed hałasem. Wie pan, gdyby chodziło tylko o tego, to byśmy sadzili te krzewy i sadzili. My chcemy czegoś trwałego, co będzie po prostu, to będzie. A nie będę uzależniony od tego, czy podleją, czy nie podleją, czy złodziej wyrwie, czy nie wyrwie. Czy pijany, który wyjdzie ze sklepu, nie połamie, bo się ze złości. Pan tu nie mieszka i pan nie zna tych realiów, które tu są. Czy będzie po tej stronie, czy po tej. I tak ten plac, zwany kiedyś był pod ten podwórkiem, dzisiaj jest normalnym placem, jak pan powiedzi, manewrowy. Tu się nic nie może odbywać, tu się rzeczy samochody dołożą. Aby tylko było tak, że jak Janka zamówiła drzewo czy coś, i tam ktoś tam jeszcze nie z naszych sąsiadów, mamy tak jak inne. Tak, są tutaj przedstawiciele radnych i gdzie. Ale to jest moje. No właśnie, Ale panie Włodku, wydaje mi się, że tak, ponieważ ustalone zostało tu z jednym panem, z drugim.
drugim, z trzecim, że wystarczy cokolwiek blacha trapezowa i połączenie ocynkowana. Nie ma, takie, na takie wyjście się zgadzacie, tak? Tak. Dziękujemy bardzo. Temat zatrudnienia, panie wójcie. Ja mogę przyjść, deklaruję, w czynie społecznym pomóc. Tak, ja nie żartuję. No. Bo to są cynki, żeby tyle czasu taki drobny sprawę... No, ale pan, niech pan tak nie mówi. No niech pan nie zawija z powrotem i nie opowiada. Ja dobrze, dajmy sobie, nie, dajmy sobie sposób. Temat zostanie uzgodniony i koniec, kropka. Definito. Po co jestem to robił? Do roboty. Dzięki bardzo. Nie ma zaraz.